kim jesteśmy i w jaki sposób miasto nas tworzy. Tego od mieszkańców powiatu ostrowieckiego chcieli dowiedzieć się członkowie Stowarzyszenia Krzywa Kultury podczas akcji Ja Ostrowczanin. Tegoroczna akcja działa się pod hasłem zbierania fotografii ukazujących symbole architektoniczne Ostrowca Świętokrzyskiego. Fotografii udało się zebrać około 200, choć członkowie stowarzyszenia nie ukrywają, że liczyli na więcej. Jak co roku akcja zbierania fotografii zakończyła się finałem i imprezą publiczną. W tym roku był to koncert nie po raz pierwszy występującej w naszym mieście Annie Orthodox, koncert kameralny akustyczny, podczas którego wokalistce zespołu Kloster Keller towarzyszył gitarzysta Mariusz Kumala. Finał akcji odbył się 30 sierpnia w miejscu dość nietypowym, bo na schodach Góry Kościelnej, które w zamierzeniu organizatorów miały stworzyć tymczasowy amfiteatr. Tu na początku myślę, że nie udało mi się ukryć drżenia głosu, stremy, przejęcia i pewnego takiego skołowania. No, genialne miejsce. Publiczność na poduszkach sobie siedziała. Gratuluję. Przefajnej inicjatywy, takiej właśnie troszkę innej, odjazdowej. Koncert Annie Orthodox połączony został z prezentacją multimedialną zebranych fotografii. A jaki obraz miasta i ludzi z nich się ukazał? Okazuje się, że melancholijny, wyrażający tęsknotę za przeszłością. Zebrane od mieszkańców Ostrowca fotografie pokazują także, że w mieście nie zauważamy nowych inwestycji. Myślę, że jest jakieś poczucie zawodu. Że mieszkańcy oczekiwali więcej, oczekiwali bardziej intensywnych przemian i najsilniejsze poczucie, które widać na zdjęciach, to jest poczucie niszczenia miejsc, które kiedyś były ważne i które kiedyś były centrami życia, a w tym momencie są opustoszałe i zniszczone. Ci wszyscy, którzy w sobotnim finale akcji Ja Ostrowczanin nie uczestniczyli, i tak wszystkie fotografie będą mogli wkrótce obejrzeć, bo zostaną one wydrukowane i zaprezentowane w galerii Uwaga Schody w Miejskim Centrum Kultury.